wszystkie historyczne sprawy, które dotyczyły Polski, myśmy tu przeżywali. Absolutnie. Absolutnie. Ja wiem, że jak ja gdzieś pod koniec 60-tych lat jeździłam do Polski, to ktoś mi zaproponował, czy ja bym nie była kurierem. Nie przewoziła jakieś... Ja powiedziałam, że dziękuję, nie, że ja mam dzieci, które ja... To jest mój obowiązek być matką, a nie polityką i nie zabawiać się. No ja nie mam zamiaru spędzić resztę mojego życia w więzieniu za przewożenie jakichś rzeczy, które... Także absolutnie odmówiłam.